Szczęść Boże, Ewa i Mariusz. Jesteśmy z rejonu świętego Stanisława biskupa i męczennika. W domowym kościele jesteśmy 7 rok. W tej chwili pełnimy posługę pary rejonowej. Dziękujemy księdzu Blachnickiemu za jego dzieło, które bardzo zbliżyły nas do Pana Boga i do siebie wzajemnie. To, co zrobił dla nas, dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny, założyciel domowego kościoła, ksiądz Franciszek Blachnicki, graniczy z cudem. W 2014 roku znajomi zaprosili nas do domowego kościoła. Wtedy słowa Małgosi wypowiedziane: Pan Bóg na was czeka, nie odmawiajcie Mu, skruszyły nasze serca. Wcześniej chodziliśmy do kościoła, uczestniczyliśmy w mszy świętej, ale dopiero wtedy, kiedy byliśmy w domowym kościele, wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, uczyliśmy się czytać Pismo Święte, bo wcześniej to wszystko nam to gdzieś uciekało. Jeździliśmy na rekolekcje z naszą najmłodszą córką Emilką, bo starsi synowie już byli prawie dorośli. Tam poznawaliśmy bardzo dużo ludzi, setki ludzi. Radosnych, miłych, dobrych, a przede wszystkim tacy, którzy bezinteresownie oddawali siebie drugiemu człowiekowi. Duch Święty, którego też poznaliśmy na rekolekcjach, prowadził nas. A właściwie złapaliśmy Ducha, bo to, co z nami uczynił, po ludzku byłoby niemożliwe. W ciągu 6 lat przynależności do domowego kościoła uczestniczyliśmy w 16 rekolekcjach. Na tych wszystkich rekolekcjach poznawaliśmy życie i działalność naszego założyciela, księdza Franciszka Blachnickiego. Ale najwięcej o życiu i działalności księdza Blachnickiego dowiedzieliśmy się na rekolekcjach Wolny dla z panią Grażyną Wilczyńską, które odbyły się w Księżomierze. Dziękujemy Panu Bogu za to, że posłał nam księdza Franciszka Blachnickiego i za to, że nasz moderator poszedł za Twoim głosem, Boże. Księże Franciszku Blachnicki, za wszelkie dobro, które stało się Twoim udziałem, składamy Ci serdeczny Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.